Witam was, kochani, na tym nabożeństwie. Je vous salue, mes chers, aujourd'hui. Chciałbym też was przeprosić, ponieważ nie mogliśmy zacząć o czasie. On voudrait s'excuser, car nous n'avons pas commencé à temps. Mieliśmy problemy techniczne. Nous avons eu quelques problèmes techniques. Ale już jesteśmy. Mais nous sommes là. Witam was wszystkich. Je vous salue à tous. Tych wszystkich, którzy są przed odbiornikami. Tous ceux qui nous regardent. Mam dzisiaj słowo ze przypowieści Salomona. Aujourd'hui nous allons lire la parole de Proverbe. Z 30 rozdziału. Le chapitre 30. Słowa Agura, syna Jake z Messy. Mąż ten mówi: mozoliłem się nad sprawą Bożą. Mozoliłem się nad sprawą Bożą i uległem. Zaiste, jestem najgłupszy z ludzi i nie mam ludzkiego rozumu. Nie uczyłem się mądrości i nie mam wiedzy o Najświętszym. Kto wstąpił na niebiosa i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest imię Jego? I jakie jest imię Jego Syna? Czy wiesz? Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają. Nie dodawaj nic do Jego słów, aby Cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Proszę Cię o dwie rzeczy. Nie odmów mi, zanim umrę. Oddal ode mnie fałsz i słowa kłamliwe. Nie nawiedź mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, abym, będąc sytym, nie zaparł się Ciebie. I nie rzekł, kimże jest Pan, albo abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga. Parole d'Agur, fils de Jaké, message prononcé par cet homme. Certes, je suis idiot plus que tous les autres. Je n'ai pas l'intelligence d'un homme, je n'ai pas appris la sagesse et je n'ai pas la connaissance du saint. Qui est monté au ciel et qui en est descendu? Qui a rassemblé le vent dans ses creux de sa main? Qui a serré l'eau dans son manteau? Qui a fixé les limites de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Toute parole de Dieu est pure. Il est bouclier pour ceux qui le cherchent refuge en lui. N'ajoute rien à ses paroles. Il te répondrait et tu apparaîtrais comme un menteur. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge et ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon, je risquerai, une fois rassasié, de te renier et de dire qui est l'Éternel, ou après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de mon Dieu. Amen. Kochani, zebraliśmy się tutaj, aby uwielbić imię Pana. Mes chers, nous sommes rassemblés ici pour glorifier le nom de notre Seigneur. Aby uwielbić też imię Jego Syna. Pour glorifier le nom de son Fils. Pada to pytanie, czy wiesz, jakie jest imię Jego Syna? Il y a une question ici, est-ce que tu connais le nom de son Fils? Wiemy, jaki jest Jego Syna. Imię Jego Syna to imię Jezus. Nous connaissons ce nom, c'est Jésus. On posłał nam Syna. Il nous a envoyé son Fils. Aby odkupił nasze winy i nasze grzechy. Pour racheter nos fautes et nos péchés. Odpowiada tutaj też, że każde słowo Pana jest prawdziwe. Il dit aussi ici que toute parole de Dieu est pure. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. Il est un bouclier pour ceux qui le cherchent. Jak wierzę, że my ufamy słowom Pana. Nous faisons confiance aux paroles de Dieu. Chcemy oglądać Jego cuda. On veut voir ses miracles. Chcemy oglądać Jego łaskę. On veut voir sa grâce. I błogosławieństwo. Et la bénédiction. Dlatego schodzimy się na to miejsce. C'est pour ça que nous venons ici sur cette place. Aby go uwielbić. Pour le glorifier. Aby składać Mu dziękczynienie. Pour lui remercier. Aby też wszelka pieśń. Mais aussi pour chanter. Uwielbienie popłynęło pod Jego święty tron. Pour le glorifier et que ça arrive devant son saint tronc. Kochani, niech nasze serca się otworzą. Mes chers, que nos cœurs soient ouverts. Niech nasze myśli popłyną przed Boży tron. Que nos pensées aillent jusque devant le trône de Dieu. A nasze usta niech szeroko się otwierają w śpiewie i w dziękczynieniu dla naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Et que nos lèvres s'ouvrent aussi dans le chant et dans la glorification de notre Seigneur. Amen. Że mówiliśmy dzisiaj właśnie o tym, że znamy imię tego, którego Bóg posłał. Znamy imię tego, którego Bóg posłał. On connaît le nom de celui que Dieu a envoyé. Jego Syna Jednorodzonego. Son fils né. I tym imieniem jest Jezus. Et ce nom est Jésus. I w pierwszej pieśni zaśpiewamy o tym. Et dans la première chanson, nous allons chanter.
że on jest skałą i naszym zbawieniem. C'est lui notre pilier et notre sauveur. Więc powstańmy. Donc levons-nous. I śpiewajcie z nami. Et chantez avec nous. Jest łaskawy? Est-ce que notre Dieu est gracieux? Pełen miłości? Est-ce qu'il est plein d'amour? Śpiewamy o tym, że on jest święty. On va chanter qu'il est saint. Sprawiedliwy. Il est juste. I kochający. Et qu'il est aimant. Bóg jest każdym z tych trzech rzeczy. Dieu est chacune de ces trois choses. Pan jest łaskawy.
pełen współczucia, pełen miłości, nie zmienia się. Nie zmienia się. Pan jest łaskawy, pełen współczucia, pełen miłości. Nie zmienia się. On jest święty, sprawiedliwy, wszechmający, pośród ludzi. Ton amour habite en nous. Tam, gdzie jest dwóch lub trzech. Là où il y a deux personnes ou trois. W imieniu Jego. Dans ton nom. Tam jesteś pośród nas. Tu es entouré de ces personnes. I dziękujemy Ci. Et on te remercie. I uwielbiamy. Et on t'adore. Twoją obecność, Duchu Święty. De ta présence, Saint-Esprit. Amen. Amen. Pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Na niwy! Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Pan jest pasterzem moim,
wody spokojne prowadzi mnie. Pan jest pasterze moi, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Przechodzimy teraz do czasu modlitwy. Mes chers, nous allons passer à nos prières. I prośby do Pana Boga. Et nos demandes pour notre Seigneur. Czytam też krótki wers, krótkie słowo Boże z Ewangelii Świętego Marka. Je vais aussi lire une courte parole de l'Évangile de Marc. 7 rozdziału. Chapitre 7. Od 31 wersetu. À partir du verset 31. Uzdrowienie głuchoniemego. A gdy znowu wyszedł z okolic Tyru, przyszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie, środkiem ziemi dziesięciogrodzia. I przywiedli do niego głuchoniemego i prosili go, aby przyłożył na nie rękę. A wziąwszy go na bok od ludu osobno, włożył palce swoje w uszy jego, splunął i dotknął się jego języka. I spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efetta, to znaczy otwórz się. I otworzyły się uszy jego i zaraz rozwiązały się więzy języka jego i mówił poprawnie. I przykazał im, aby nikomu o tym nie mówili, ale im więcej im przykazywał, tym więcej oni to rozgłaszali i niezmiernie się zdumiewali, mówiąc: dobrze wszystko uczynił, bo sprawia, że głusi słyszą i nie mówią. Jésus quitta le territoire de Tyr et revient par Sidon vers le lac de Galilée en traversant la région de Décapole. On lui amènera un sourd qui avait de la difficulté à parler et on s'obligera de poser la main sur lui. Il le prit à part loin de la foule, il mit le doigt dans ses oreilles et il lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi. Aussitôt les oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il s'est mis à parler correctement. Jésus leur recommanda d'en parler à personne, mais plus il leur recommandait, plus ils le proclamaient. Rempli d'étonnement, il disait : Il fait tout à merveille. Il fait même entendre le sourd et parler le muette. Chcemy przynosić nasze modlitwy, nasze prośby. Nous voulons apporter nos demandes et nos prières. Wierzymy, gdyż Bóg ma wszelką moc i wszelką siłę, aby to uczynić. Et nous croyons que Dieu a toute puissance pour le faire. Przynosimy Marka Firs i Patryka Sadowskiego. Nous prions pour Marek Firs et Patrick Sadowski. Żeby miejsce, w jakim są, teraz rozpromieniało. Pour que le lieu où ils sont maintenant soit plein de lumière. Światłem Chrystusa. Avec la lumière de Jésus-Christ. Żeby ich uszy otworzyły się. Que leurs oreilles soient ouvertes. Na głos Pana. Pour la parole de Dieu. On daje wolność. Il donne la liberté. I może uwolnić tych, którzy są zniewoleni. Et il peut libérer ceux qui sont liés. W
Chcemy też jako Kościół modlić się o Arka i Edytę Ziemkiewicz. Autant que l'Église, nous voulons prier aussi pour Arek et Edita Ziemkiewicz. Żeby ten czas, który będą w Polsce, pour le temps qu'ils vont passer en Pologne, przyniósł i wniósł w ich życie obfite plony. Puisse donner de bons fruits dans leur vie. Módlmy się o Boże prowadzenie i ochronę dla nich. Nous prions pour la conduite de Dieu pour eux et la protection de Dieu. Chcemy się też modlić o brata Rysia. On veut aussi prier pour notre frère Richard. Aby Bóg go poprowadził, aby go uzdrowił. Pour que Dieu puisse le conduire et surtout le guérir. Aby mógł się cieszyć tutaj jeszcze. Pour qu'il puisse encore être en joie. W ciele Chrystusa. Ici, dans le cœur de Jésus. Modlimy się o każdego, który jest tutaj. Nous prions pour chaque personne présente ici. Którzy są też przed odbiornikami. Et ceux qui nous regardent aussi. Aby Bóg was pocieszył. Pour que Dieu puisse vous remplir de joie. Bo otwiera nasze serca. Car il ouvre nos cœurs. Aby przemawiał do nas. Et qu'il nous parle. Bo czas jest trudny. Le temps sont difficiles. Ale my wiemy, dokąd zmierzamy. Mais nous savons où nous allons. Bóg jest wielki i potężny. Dieu est grand et puissant. Ojcze, ja przynoszę te wszelkie modlitwy, te wszelkie prośby. Père, je te ramène toutes ces prières, toutes ces demandes. Nawet te niewypowiedziane. Même ces demandes qui n'ont pas été dites. Nawet te westchnienia. Même ces soupirs. A wiemy, że Duch Święty wspiera nas w tych westchnieniach, w niewypowiedzianych modlitwach. Et nous savons que l'Esprit Saint nous encourage dans toutes ces prières. Ojcze, niech Twoja wola wypełnia się w naszym życiu. Père, que ta volonté soit remplie dans naszym zborze. Dans notre église. W ciele Chrystusa. Dans le cœur de Jésus-Christ. Otwórz te serca naszych rodaków. Ouvre le cœur de nos proches. Naszych rodzin, którzy jeszcze nie poznali Twojego imienia. Nos familles qui te connaissent pas encore. Któż jest Twój syn? Qui est jakie ma imię? Fils? Quel est son nom? Jezus, imię Jezus. Jésus-Christ. To wspaniałe imię Jezus. C'est nom merveilleux, Jésus. I nie ma innego imienia. Il n'y a pas d'autre nom. Ani na niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią. Ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Chwała Ci, moc uwielbienie. Panie, dziękujemy Ci, że wysłuchujesz nasze modlitwy. La gloire à toi, Seigneur. On te remercie que tu as écouté nos prières. Chcemy też się modlić, Panie, o zasilenie. On veut aussi prier pour les offrandes. O wszelkie darowizny, datki. Tous ces dons. Aby to wszystko się działo na chwałę Bożą. Pour que tout ça se fait à la gloire de Dieu. Zbierzemy też właśnie te ofiary, te darowizny, to wszystko, co, Panie, mamy w sercach. Nous allons récolter les offrandes et tout ce que nous avons dans notre cœur. Podczas tej następnej pieśni. Pendant le chant qu'on va chanter maintenant. Amen. Amen. Panie, proszę, zawieź mnie tam, gdzie jest Twój tron. Zawieź mnie od tłumu ludzi przed oblicze Twe. Chcę być, Panie, blisko Ciebie, patrzeć w Twoją twarz. Świat zostawić gdzieś daleko, w Twych objęciach trwać. Zabierz mnie tam, gdzie miejsce najświętsze. Zabierz mnie przez baranka krew. Zabierz mnie tam, gdzie miejsce najświętsze. Ogień złóż, dotknij ust, otul mnie. Zabierz mnie. Zabierz mnie tam, gdzie miejsce najświętsze. Zabierz mnie przez baranka krew. Zabierz mnie tam, gdzie miejsce najświętsze. Ogień burz, dotknij ust, otul mnie. Zabierz mnie tam, gdzie jest Twój tron. Zabierz mnie od tłumu ludzi przed oblicze Twe. Chcę być, Panie, blisko Ciebie, patrzeć w Twoją twarz. Świat zostawić gdzieś daleko, w Twych objęciach.
trwać. Zabierz mnie tam, gdzie miejsce najświętsze. Zabierz mnie przez baranka krew. Zabierz mnie tam, gdzie miejsce najświętsze. Ogień burz dotknij ust, otul mnie. Najświętsze, zabierz mnie przez baranka krew. Zabierz mnie tam, gdzie miejsce najświętsze. Ogień złóż, dotknij ust, otul mnie. Ogień włóż, ogień włóż, dotknij. Notre Dieu. Duszo ma Pana chwal, oddaj Bogu cześć. Świętemu śpiewaj pieśń. Z mocą wywyższaj Go. Czas, by ci śpiewać pieśń. Cokolwiek jest już za mną i to wszystko, co przede mną. Wiem, będę śpiewać, gdy nadejdzie zwrot. Duszo ma Pana chwal, oddaj Bogu cześć. Świętemu śpiewaj pieśń. Z mocą wywyższaj Go. Duszo ma
bez sił zostanę. Nadejdzie czas mego końca tu. Dusza ma będzie już na zawsze Cię uwielbiać. Wieczności z Tobą piękna zabrzmi pieśń. Prosimy Cię, abyś przyszedł. Avant la parole, on te demande de venir. I abyś dotknął nas. Et pour que tu puisses nous toucher. Bo pragniemy więcej Twojej mocy, Ojcze. Parce qu'on a besoin encore plus de force. Pragniemy teraz więcej Ciebie, Panie. On a besoin encore plus de toi. Aby Twój Duch Święty nas napełnił, Panie. Pour que ton Saint-Esprit nous guérisse. Następna pieśń jest pieśnią uwielbienia, ale też i prośbą. La prochaine chanson est une chanson pour chanter et aussi c'est une demande. Chciałabyśmy tę pieśń zaśpiewali, ale abyśmy w tym samym momencie mogli się modlić. J'aimerais qu'on puisse chanter cette chanson mais en même temps prier. Aby móc skupić się na Bogu. Pour qu'on puisse avoir les yeux rivés sur Dieu. Aby usłyszeć to, co On chce do nas powiedzieć. Et pour qu'on puisse entendre ce qu'il a à nous dire. Abyśmy mogli otworzyć swoje uszy. Pour qu'on puisse ouvrir nos oreilles. Swoje serce. Et nos cœurs. Na to, co nas Pan chce nam powiedzieć. Et pour qu'on puisse entendre ce que Dieu a à nous dire. Przyjdź, dotknij mnie. Pragnę Twej mocy. Przyjdź, dotknij mnie. Przyjdź, dotknij mnie. Pragnę Twej mocy, przyjdź dotknij mnie, przyjdź dotknij mnie. Przyjdź dotknij mnie, pragnę Twej mocy, przyjdź dotknij mnie, przyjdź dotknij mnie, przyjdź dotknij mnie. Przyjdź, dotknij mnie. Wszystko to, co mam, pragnę Tobie dać. Mój Zbawco, mój Jezu i Zbawco. Wszystko to, co mam, pragnę Tobie dać. Mój Zbawco, mój Jezu.
stacjonar. Wszystko to, co mam, pragnę Tobie dać, mój Zbawco, mój Jezu i Zbawco. Wszystko to, co mam. Wszystko to, co mam, pragnę Tobie dać, mój Zbawco, mój Jezu i Zbawco. Wszystko to, co mam, pragnę Tobie dać, mój Zbawco, mój Jezu i Zbawco. Kochani, teraz przejdziemy do słowa. Poprosimy brata Rysia, aby się podzielił właśnie słowem dzisiaj. Nous allons passer à la parole et c'est notre frère Richard qui va prêcher aujourd'hui. Chwała Bogu. Gloire à Dieu. Chciałbym na początku pour commencer, je voudrais podziękować wam bracia i siostry za modlitwę za mnie. Vous remercier mes frères et sœurs pour la prière pour moi. Zanoszoną do Boga. Que vous, ale powiem wam jeszcze jedno. Mais j'ai encore une chose à vous dire. Że dziękuję Bogu za każdy dzień. Que je remercie au Seigneur pour chaque jour. Który mi daje, qui me donne, i że mogę się cieszyć, et que je peux être en joie, że jestem tu razem z wami, que je suis ici avec vous, i że mogę was nazwać swoimi przyjaciółmi, et que je peux vous appeler mes amis. Czy jesteście moimi przyjaciółmi? Est-ce que vous êtes mes amis? No właśnie, bo ouais. Dzisiaj będzie właśnie na ten temat kazanie. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Prawdziwy przyjaciel. Le vrai ami. I czy tak naprawdę jestem tym przyjacielem? Est-ce que je suis un vrai ami? I można by było zdefiniować w trzech wersetach słowa Jezusa. Et on pourrait dire dans trois versets le parole de Jésus. Przeczytam je na początek, chociaż później do nich wrócimy. Je vais les lire pour commencer. To jest Ewangelia Jana. Donc c'est Évangile de Jean. 15 rozdział. Chapitre 15. Od 13 do 15 wersetu. A partir du verset 13 jusqu'au 15. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak je... A, przepraszam, od 13. Większej miłości nikt nie ma nad tą, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem was. Il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. I można by było, można powiedzieć, że można na tym zakończyć kazanie. Et ici, je pourrais déjà terminer ma prédication. Bo w tych wersetach, w trzech wersetach, car dans ces trois versets, jest wszystko to, co jest nam potrzebne. Il y a tout ce qu'il nous faut. Do tego, aby stać się przyjaciółmi. Pour devenir ami. Aby mógł powiedzieć, że jestem przyjacielem Jezusa. Et pour que je puisse dire que je suis l'ami de Jésus. Że mam przyjaciela Jezusa. Que j'ai un ami Jésus. Ale zanim powiem coś na ten temat, to najpierw przejdziemy do historii. Mais avant que je dise quelque chose sur ce thème, nous allons passer dans l'histoire.
Jest to piękna historia o Dawidzie. C'est l'histoire de David. I o Jonatanie. Et Jonathan. Synu króla Saula. Le fils de roi Saul. Każdy z nas zna tą historię. Chacun connaît cette histoire. O Dawidzie. L'histoire de David. Może nie wszyscy znają historię Jonatana. Peut-être que tout le monde ne connaît pas l'histoire de Jonathan. Jest to może dla niektórych z nas postać drugorzędna. C'est peut-être un personnage moins connu. Ale można powiedzieć, że też bardzo ważna. Mais ce personnage est très important aussi. Ona nam pokazuje o prawdziwej miłości. Elle nous montre la vraie amour. Zobaczmy, kiedy Samuel namaścił Dawida na króla Izraela. Quand Samuel avait oint David pour le roi de Israël. Zobaczmy, że Dawida spotykały same przykrości. David a eu que des mauvaises expériences. Król Saul go nienawidził. Le roi Saul le détestait. Chciał go jak najszybciej się pozbyć. Il voulait s'en débarrasser le plus vite possible. Można powiedzieć, że zabić. Même voir le tuer. A jednak Dawid miał. Mais David il avait. Sprzymierzeńca. Il avait un ami. Jonatana. Jonathan. Syna Saula. Le fils de Saul. I można by było powiedzieć, dlaczego ten Jonatan został właśnie tym przyjacielem Et on Dawida. On pourrait se demander pourquoi Jonathan est devenu l'ami de David. Bo przecież był królem Saula, był synem Saula. Il était le fils de Saul. Miał wszystko to, co chciał. Il avait tout ce qu'il voulait. I zadajmy sobie pytanie. Posons-nous une question. Co się stało, że Jonatan został przyjacielem Dawida? Qu'est-ce qui s'est passé que Jonathan est devenu l'ami de David? I na początek przeczytam z pierwszej księgi Samuela. Pour commencer, nous allons lire dans la première Samuel. To jest pierwsza księga Samuela, 18 rozdział. Donc, 1 Samuel 18. Od pierwszego do czwartego wersetu. 1 a 4. A gdy dokończył rozmowy z Saulem, dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida i umiłował go Jonatan jak siebie samego. I zabrał go Saul tegoż dnia ze sobą i nie pozwolił mu już powrócić do domu jego ojca. Zawarli wtedy Jonatan z Dawidem związek przyjaźni, ponieważ umiłował go jak siebie samego. Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie i dał go Dawidowi. Tak samo swoją odzież, aż do swego miecza i łuku i pasa. Alors que David finissait de parler à Saul, Jonathan s'attacha à lui. Jonathan aima David comme lui-même. Ce jour-là, Saül garda David chez lui et ne laissera pas retourner chez son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il retira le manteau qu'il porta pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, y compris son épée, son arc et sa ceinture. I zobaczmy, że Jonathan zawarł przymierze, przyjaźni z Dawidem. Jonathan a fait une alliance d'amitié avec David. Czy zawarł go sobie tak sobie, bo tak chciał? Est-ce qu'il a fait juste comme ça? Ja wierzę, że Jonathan wierzył w Boga. Je crois que Jonathan croyait en Dieu. Wierzył w Boga i kochał Boga. Il croyait en Dieu et il aimait Dieu. Dlatego tak uczynił. C'est pour ça qu'il a fait. Zobaczmy, kiedy wrócimy do Ewangelii Marka. Quand nous allons retourner dans l'évangile de Marc, gdzie Jezus mówi, że są dwa najważniejsze przykazania. Où Jésus nous dit qu'il y a deux commandements le plus important. Kochać Boga aimer i kochać Dieu, bliźniego swego jak siebie samego. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. I to były dwa najważniejsze przykazania. Et c'était le deux commandements le plus important.
Zobaczcie, że ta przyjaźń cette amitié trwała aż do śmierci. A duré jusque la mort. Do śmierci Jonatana. Jusque la mort de Jonathan. Co widzimy w tym wszystkim? Qu'est-ce że que... jako przyjaciel Dawida nous voyons que autant la, que l'ami de David on ostrzegał Dawida to, co ojciec chciał uczynić jemu. Il a prévenu plusieurs fois David de ce que son père voulait lui faire. Można powiedzieć, że chronił Dawida przed tym wszystkim. On peut dire qu'il protégeait David. Nawet wstawiał się u ojca, żeby u ojca swego Saula, żeby nie zabił Dawida, żeby go puścił wolno. Il a même été parlé à son père Saul pour que il ne tue pas David. Człowiek, który mógł mieć wszystko. L'homme qui a pu tout avoir. Po śmierci Saula mógł objąć królestwo. Après la mort de Saul, il aurait pu devenir le roi. A jednak został przyjacielem. Mais il est devenu l'ami. Który chronił Dawida. Qui protégeait David. Ostrzegał go przed każdą próbą, kiedy Saul próbował go zabić. Qui le mettait en garde chaque fois quand Saul essayait de le tuer. Sam można powiedzieć, że mógł zginąć. Il aurait pu tuer lui-même. Kiedy Saul zrzucił włócznię. Quand i nie trafił. Saul avait lancé sa lance. Ale też widzimy, że Jonatan był bardzo blisko swego przyjaciela, nie ojca, ale przyjaciela. Nous voyons aussi que Jonathan était très proche de son ami, pas son père, mais son ami. Można powiedzieć, że był wściekły na swego syna. On pourrait dire qu'il était fâché sur son père. Także zobaczmy, co się dzieje. Regardons ce qui se passe. I widzimy, że Saul cały czas czyhał, żeby zabić Dawida. Saul a essayé sans arrêt de tuer David. Ale co widzimy, że Dawid też mógł zabić Saula. Mais nous avons vu que David aurait pu tuer aussi Saul. Miał kilka okazji, żeby to zrobić. Il avait plusieurs occasions de le faire. A jednak nie zrobił tego. Mais il ne l'a pas fait. Dlaczego? Pourquoi? Bo powiedział, że nigdy nie podniesie ręki na pomazańca Bożego. Car il a dit qu'il ne va jamais lever la main sur celui qui a été choisi par Dieu. A ja nieraz myślę, że ze względu na Jonatana. Et parfois je pense moi-même que c'est par rapport à Jonathan. Bo Jonatan jednak go umiłował. Car Jonathan le met quand même. Tak jak Słowo Boże mówi. Comme la parole le dit. Miłować bliźniego swego jak siebie samego. Aimer ton prochain comme toi-même. Przeczytam werset. Zaraz. Samuela 20, 11, 17. Donc nous passons 1 Samuel 20, 11, 17. A Jonatan rzekł do Dawida, chodź, wyjdźmy w pole i wyszli obaj w pole. Tam rzekł Jonatan do Dawida, świadkiem niech będzie Pan Bóg Izraela, że wydam mojego ojca o tym czasie jutro lub pojutrze. Ale jeżeli dobrze stoi sprawa Dawida, sprawa Dawida. A gdyby wtedy nie posłał do ciebie i nie powiadomił cię o tym, niech Pan odpłaci to Jonatowi. Teraz i potem, jeżeli spodoba się mojemu ojcu wyrządzić ci zło, to samo cię o tym powiadomię i odprawię cię tak, że odejdziesz bezpiecznie, a Pan będzie z tobą, jak był z moim ojcem. I nie tylko to, bo jeżeli jeszcze w imię Pana jeżeli zaś zginę przychylnością mojego domu po wszystkie czasy, a gdy Pan wytępi wszystkich wrogów Dawida z powierzchni ziemi. I chciałbym jeszcze przeczytać werset. Jonathan lui dit, viens sortant dans le champ. Ils sortaient tous les deux dans le champ. Jonathan dit à David, je prends un témoin, l'Éternel, le Dieu d'Israël, je chercherai à connaître les intentions de mon père demain ou après-demain.
Dans le cas où il serait bien disposé vis-à-vis de toi, je n'envoie pas quelqu'un vers toi pour t'en informer. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir afin que tu ailles en paix. Que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Si je reste en vie, veuille agir envers moi avec la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma famille. Pas même lorsque l'Éternel supprimera chacun de tes ennemis de la surface de la terre. Chciałbym jeszcze przeczytać dalej werset 41 i 42. Je voudrais encore lire le verset 41 et 42. A gdy Pachole odeszło, Dawid wstał i wyszedł spoza kupy kamieni. Padł twarzą do ziemi i złożył trzy pokłony, po czym pocałował się, pocałowali się wzajemnie i wspólnie płakali, aż Dawid zaczął szlochać. Wreszcie rzekł Jonatan do Dawida: idź w pokoju, cośmy sobie obaj przysięgali, w imię Pana tego świadkiem będzie Pan, między mną i między tobą, między potomstwem moim i między potomstwem twoim na wieki. Après le départ de garçon, David s'éleva du côté sud, puis il se jeta les visages contre la terre et se prosterna trois fois. Les deux amis s'embrassent et pleurent ensemble, en particulier David. Jonathan dit à David: va en paix maintenant que nous avons l'un et l'autre prêté serment au nom de l'Éternel en disant: que l'Éternel soit pour toujours témoin entre toi et moi, entre ta descendance et ma descendance. Widzimy tutaj, co w tych wersetach, co teraz były czytane, że jednak tam ta miłość Dawida i Jonatana była naprawdę prawdziwa. To była prawdziwa przyjaźń. Dans ces versets que nous avons lus, nous voyons que l'amour de Jonathan et David était vraiment vrai. Była prawdziwa przyjaźń, gdzie oni poprzysięgli na Pana Boga. C'était une vraie amitié où ils avaient fait une alliance au nom de l'Éternel. Że ta ich przyjaźń przetrwa. Que cette amitié va durer. I można powiedzieć, że przetrwała. Et elle a duré. A jednak Jonatan poniósł śmierć. Même quand Jonathan zobaczcie, est mort. Że trwał w przyjaźni z Dawidem. Jonathan a duré dans l'amitié avec David. Ale był przy boku ojca. Mais il était à côté de son père. Nie odstąpił ojca na krok. Il n'a pas laissé son père. Kiedy ojciec ginął. Quand son père est mort. Kiedy on razem z ojcem zginął. Et lui aussi il est mort avec son père. Zobaczmy, że nawet David ułożył jakby pieśń na cześć Jonatana. David a même fait un chant pour glorifier Jonathan. Bo go naprawdę kochał. Car il l'aimait vraiment. Kochał jako brata, jako bliźniego swego. Il l'aimait autant qu'un frère, autant que son prochain. Dlaczego go kochał? Pourquoi il l'aimait tant? Bo kochał Boga. Car il aimait Dieu. Dzisiaj jakbyśmy mówili to do świata o tej historii, o tej miłości. Aujourd'hui, si on raconte cette histoire au monde, Davida i Jonatana, cette histoire de l'amour de David et Jonathan, ludzie ze świata pomyśleliby o innej miłości. Les gens du monde auraient cru, auraient parlé d'une autre amour. Ale to była miłość od Boga. Mais cet amour, elle était de Dieu. I zobaczmy dalej. Regardons plus loin. To jest werset. Chciałbym jeszcze zaraz. To jest druga księga Samuela. Deuxième livre de Samuel.
To jest 9 rozdział. Le chapitre 9. Przeczytam go cały, bo jest niedługi. Je vais le lire en entier, car c'est un petit chapitre. Pewnego razu Dawid zapytał pozostałą, czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę ze względu na Jonatana. W domu zaś Saula był pewien sługa imieniem Syba. Tego wezwano do Dawida. Król zaś rzekł do niego, czy ty jesteś Syba? A on odpowiedział, sługą twoim jestem. Król zapytał, czy jest jeszcze jakiś mąż w domu Saula, aby mógł wyświadczyć łaskę Bożą? A Syba odpowiedział królowi, jest jeszcze syn Jonatana, kulawy na obie nogi. I zapytał król, gdzie on jest? Syba odpowiedział, mieszka on w domu Machira, syna Amiela, w Lodabar. I posłał król Dawid i zabrał go z domu Machira, syna Amiela, z Lodbar. A gdy Mefiboszet, syn Jonatana, wnuk Saula, przybył do króla, padł twarzą i oddał mu pokłon, a Dawid rzekł, Mefiboszecie, a ten na to, oto sługa twój. I rzekł do niego Dawid, nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twego ojca, Jonatana. Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twego dziada. Ty zaś będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy, oddając mu pokłon i rzekł, czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jak ja jestem. Następnie król kazał przywołać Sybę, sługę Saula i rzekł do niego, wszystko, co należało do Saula i do całego jego domu, daję synowi swojego pana. Będziesz uprawiał dla niego ziemię, ty i twoi synowie i twoi słudzy, które będą stanowiły źródło utrzymania dla domu twojego pana. Lecz sam Mefiboszet, syn twojego pana, jadać będzie po wszystkie czasy u mego stołu. Syba zaś miał 15 synów i 20 sług. Syba zaś rzekł do króla, wszystko, co rozkazał mój pan król, to twój sługa uczynił. I Mefiboszet jadał u stołu króla, jak każdy z synów królewskich. Mefiboszet zaś miał małego syna imieniem Micha. Wszyscy mieszkańcy domu Syby byli sługami Mefiboszeta. Sam Mefiboszet zaś zamieszkał w Jeruzalemie, gdyż jadał po wszystkie czasy u stołu króla. Był zaś kulawy na obie nogi. David demanda, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tziba, que l'on fit venir devant David. Le roi lui dit, es-tu Tziba? Il répondit, pour te servir. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? Tziba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, il est handicapé aux deux jambes. Le roi lui demanda, où est-il? Et Tziba répondit au roi, il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel, à Lodebar. Mefiboshet, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vient vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, Mefiboshet. Il répondit, mais voici, je suis ton serviteur. David lui dit, n'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. Mefiboshet se prosterna et dit, que je suis, moi, ton serviteur, pour que tu me prêtes attention à un chien mort tel que moi. Le roi appela Tziba, le serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras le terre pour lui avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain de quoi manger. En outre, Mefiboshet, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. Or, Tziba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur.
Mephibosheth mangea donc à la table de David comme s'il était l'un des de fils du roi. Il avait un jeune fils du nom de Mika et tous ceux qui habitaient chez Tsiba étaient à son service. Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait constamment à la table du roi. Il était estrophié de deux pieds. Widzimy tu, jaką łaskę David okazał synowi Jonatana. Nous voyons la grâce que David avait montrée au fils de Jonathan. Dlaczego okazał tą swoją łaskę? Pourquoi il l'a fait? Bo sobie przyrzekli, w imię Boga przyrzekli sobie, Bóg był świadkiem tego, że zaopiekuje się. Car ils se sont promis au nom de Dieu qu'il va s'occuper. Jeśli Jonatanowi miało się coś stać, to Dawid miał się zaopiekować. Si Jonathan devait mourir, David devait s'occuper de sa famille. I zobaczcie, że Dawid zaopiekował się. Et c'est ce qu'il a fait. Że ród króla Saula nie zaginął. Que la famille de roi Saül n'est pas perdue. Ze względu na przyjaźń, jaką miał z synem Saula Jonatanem. C'est parce que David avait une amitié avec le fils de Saül, Jonathan. Zobaczcie, że Jonatan mógł mieć wszystko. Jonathan aurait pu avoir tout. Mógł wydać Dawida. Il aurait pu donner David. Mógł po ojcu objąć królestwo. Il aurait pu prendre le royaume après son père. Ale nie zrobił tego. Mais il ne l'a pas fait. Był przy ojcu do końca. Il était à côté de son père jusqu'à la fin. Razem z ojcem zginął. Il est mort avec son père. Zobaczcie, jaka to jest przyjaźń. Regardez quelle amitié. Przyjaźń Dawida i Jonatana. L'amitié de David et Jonathan. Jaka to jest piękna. Piękna przyjaźń. Czy dzisiaj my jesteśmy w stanie okazać taką przyjaźń. Quelle belle amitié. Est-ce que nous aujourd'hui on est capable de montrer une telle amitié? Przyjaźń bratu, siostrze. Cette amitié à ton frère ou ta sœur. Czy dzisiaj jestem naprawdę prawdziwym przyjacielem? Est-ce que aujourd'hui je suis un vrai ami? To jest tylko przykład. C'est juste un exemple. Który mi Bóg pokazał. Que Dieu m'a montré. Prawdziwa przyjaźń. La vraie amitié. Na czym ona ma polegać? À quoi, sur quoi elle doit s'appuyer? Czy postąpiłbym tak jak Jonatan? Est-ce que j'aurais fait comme Jonathan? Czy bym okazał taką przyjaźń? Est-ce que j'aurais montré une telle amitié? Wiedząc, że nic z tego, jakby można powiedzieć, nie będę miał? Sachant que j'aurais rien en retour? Bo będąc z królem syna, mogłem mieć wszystko. Car en étant le fils de roi, j'aurais pu avoir tout. Po śmierci ojca mógłbym odziedziczyć królestwo. Après la mort du père, j'aurais pu avoir tout le royaume. I żyć tak, jakbym chciał. Et vivre comme je voulais. Ale nie na tym polega prawdziwa miłość. Mais ce n'est pas ça la vraie amour. Zobaczmy, że Dawid zaopiekował się Mephiboszetem. David a pris soin de Mephibosheth. Że Mephibosheth jadał przy stole królewskim. Razem z Dawidem. Il mangeait à la table du roi avec ensemble avec David. Zobaczmy. Chciałbym być właśnie takim przyjacielem. Je voudrais être un ami pareil. Dla każdego z was. Pour chacun de vous. Żeby nie było, jakby można powiedzieć, przyjaciel nie krytykuje, nie osądza, nie plotkuje. Un vrai ami ne critique pas, il ne juge pas, il ne parle pas de trop. Ale staje się prawdziwym przyjacielem. Il devient un vrai ami. Też przyjacielem Boga. Mais aussi l'ami de Dieu. Przyjacielem naszego Pana Jezusa Chrystusa. L'ami de notre Seigneur Jésus Christ. I teraz właśnie wrócimy do Ewangelii Jana. Et maintenant nous allons retourner dans l'Évangile de Jean.
Ewangelia Jana, tak jak już czytałem, 13, 14, 15 werset. Ewangelia de Jean 15, 13 jusque 15. Większej miłości nie ma nikt nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Il n'y a pas plus grand amour que donner votre vie pour vos amis. Kiedyś mieliśmy grupkę domową. Un jour nous avons une réunion de maison. Dostałem takie pytanie. Et j'ai reçu une question. Czy jestem gotów umrzeć za moją żonę? Est-ce que je suis prêt à mourir pour ma femme? I powiem wam jedno. Je nie potrafiłem odpowiedzieć. Je veux vous dire pytanie. Que je n'étais pas capable de répondre à cette question. Powiedziałem, nie wiem. Je ne sais pas. Ale zobaczmy, co Jezus uczynił. Mais regardons ce que Jésus a fait. Jezus umarł za przyjaciół. Jésus est mort pour ses amis. Dzisiaj możemy powiedzieć, ale on to umarł za Piotra, za Jana, za apostołów. Aujourd'hui on peut dire qu'il est mort pour Pierre, Jean et les autres apôtres. Nie, on umarł za każdego z nas. Non, il est mort pour chacun de nous. Dzisiaj każdy, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa. Aujourd'hui chaque personne qui croit en Jésus-Christ i poszedł za Jezusa. Et qui le suit. Może nazywać się przyjacielem Jezusa. Peut être appelé l'ami de Jésus. Bo Jezus zapłacił bardzo wysoką cenę. Car Jésus a payé une très grande prix. Abyśmy dzisiaj mogli nazywać go swoim przyjacielem. Pour que aujourd'hui nous puissions l'appeler notre ami. Zobaczcie, że nieraz śpiewamy pieśń. Parfois nous chantons. Przyjaciela mam. J'ai un ami. Co pociesza mnie. Qui me réconforte. Gdy o jego ramię oprę się. Quand je m'appuie sur son épaule. Zobaczcie. Przyjaciela mam. J'ai un ami. Zobaczcie, że ten przyjaciel, nasz przyjaciel, cet ami, notre ami, zapłacił bardzo wysoką cenę. Il a payé le prix le plus grand. Abyśmy my dzisiaj mogli tu dzisiaj być. Pour que nous puissions être présents aujourd'hui ici. Mogli mu oddawać chwałę. Et pour lui rendre la gloire. Mogli mu dziękować. Pour lui remercier. Za to, że jesteśmy uratowani. Car nous sommes sauvés. Za to, że mamy zbawienie. Nous avons été sauvés. Za to, że możemy się nazywać przyjaciółmi. Et nous pouvons nous appeler les amis. Za to, że dzisiaj mogę mówić do was przyjaciele, przyjaciółko. Que aujourd'hui je peux vous dire vous êtes mes amis. Zapłacił bardzo wysoką cenę. Il a payé un prix très grand. Czy dzisiaj ja jestem w stanie zapłacić taką samą cenę, jaką zapłacił Jezus Chrystus? Est-ce que moi aujourd'hui je suis capable de payer un tel prix? Czy dzisiaj jestem w stanie wesprzeć brata czy siostrę? Est-ce que aujourd'hui je suis capable d'encourager mon frère ou ma sœur? Którzy dzisiaj może upadają? Qui tombent aujourd'hui peut-être? Którzy dzisiaj może potrzebują pomocy? Qui ont peut-être besoin de l'aide? Czy jestem przyjacielem i jestem w stanie im pomóc? Est-ce que je suis leur ami et je suis capable de leur aider? Czy tylko powiedzieć, dobrze jest? Ou juste leur dire oui, ça va aller. Oni sobie dadzą radę. Ils vont se débrouiller. A najlepiej, jak to się mówi, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Nie? Ale naprawdę oni potrzebują pomocy. Mais en vérité, ils ont besoin d'aide. Dzisiaj w wielu zborach są ludzie, którzy właśnie potrzebują takich przyjaciół. Aujourd'hui dans beaucoup d'églises, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des amis. Gdzie przyjaciel będzie walczył? Un vrai ami qui va se battre. Za przyjaciela, za przyjaciółkę. Qui va se battre pour son ami. Któremu noga się podwinęła. Un ami qui tombe. A nie od razu walić słowem po głowie. Et pas tout de suite le albo juger. Biblią po głowie. Le juger et lui cogner la tête avec la Bible. Nie po to Jezus umarł, żebyśmy dzisiaj. Ce n'est pas pour ça que Jésus est mort. Walili słowem po głowie. Pour frapper les autres avec la parole de Dieu. Przytoczmy sobie
nierządnicy. Regardons l'exemple de la femme adultère. Kiedy przeprowadzili ją do Jezusa. Quand elle a été ramenée devant Jésus. Czy Jezus ją potępił? Est-ce que Jésus l'a jugé? Czy Jezus ją odrzucił? Est-ce qu'il l'a rejeté? Czy powiedział, pójdziesz do piekła? Est-ce qu'il lui avait dit, tu vas aller dans l'enfer? Nie. Non. Powiedział, kto pierwszy jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. Il a dit, c'est lui qui est sans faute qui jette la première pierre. Czy znalazł się jakiś odważny, żeby to zrobić, rzucić kamienie? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui l'a fait? Nie. Non. Każdy odrzucał kamień i odchodził. Chacun laissait sa pierre et il partait. Bo nie ma nikogo, który by był doskonały. Car il n'y a pas de l'homme parfait. Doskonały był nasz Pan Jezus Chrystus. L'homme parfait, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Był doskonały. Il a été parfait. Zapłacił bardzo wysoką cenę. Et il a payé une grande prix. I my dzisiaj mamy to samo robić. Et nous aujourd'hui nous devons faire pareil. Powiem wam, że mam przyjaciół. Je veux vous dire que j'ai des amis. Mam przyjaciół, z którymi mogę porozmawiać o wszystkim. Avec qui je peux parler de tout. Ale nie ze wszystkimi mogę o tym porozmawiać. Mais je ne peux pas parler avec tout le monde. Bo wiem, że trzeba mieć też mądrość. Car je sais qu'il faut avoir de la sagesse aussi. Kiedy co komu można powiedzieć? Quand et quoi on peut dire à quelqu'un. Bo nieraz chcemy się, szukamy przyjaciela. Car parfois nous cherchons l'amitié. Który nas wysłucha do końca, nie będzie przeszkadzał. Ale będzie słuchał do końca, wysłucha nas. On cherche un ami qui va nous écouter jusqu'au bout sans nous interrompre. I nie odezwie się ani słowem. Et sans dire quoi que ça soit. Nieraz właśnie tylko tego potrzeba. Parfois żeby, il faut juste ça. Żeby wyrzucić pewne rzeczy z siebie. Juste sortir certaines choses de soi. Czy dzisiaj mam takich przyjaciół? Est-ce que aujourd'hui j'ai des amis ainsi? Mam. Oui. Mogę powiedzieć, że mam. I tu w kościele. Je peux le dire que I oui. Tu mam. Ici à l'église. Jako przyjaciela swoją żonę. Ma femme et mon ami. Mam przyjaciół, nie tylko tu, ale i w Polsce. J'ai des amis ici, mais aussi en Pologne. Gdzie mogę porozmawiać. Avec qui je peux parler. Jak mieszkałem w Krakowie. Quand j'habitais à Cracovie. To zsiadałem sobie z przyjacielem i jechałem z nim przez pół Polski. Alors, je prenais mon ami et on voyageait dans toute la Pologne. I rozmawialiśmy sobie. Et on était en train de parler. On swoje wyrzucił. Il disait ses propres ja swoje, choses, to, co mnie bolało. Et moi aussi, tout ce qui me faisait mal. I można powiedzieć, że wszystko było okej. Et tout était bien. Dzisiaj też mam przyjaciół w Warszawie. Aujourd'hui, j'ai des amis à Varsovie aussi. Można powiedzieć, że w całej Polsce. On peut dire que dans toute la Pologne, j'ai des amis. Mogę pojechać. Que je peux y aller. I nie powiedzą mi, że dzisiaj nie mam, wiesz co, nie mam miejsca. Et ils vont pas me dire, tu sais, j'ai pas de place pour toi. Oni się cieszą z tego. Ils sont ravis. Że ja do nich przyjeżdżam. Que j'arrive chez eux. Że mogą ze mną porozmawiać. Que ils peuvent passer du temps avec moi et parler. Właśnie takim przyjacielem jest Jezus Chrystus. Et Jésus-Christ est un ami ainsi. Gdzie on nas wysłuchuje. Il nous écoute. Gdzie odpowiada nam na nasze wołania. Et il répond à nos prières. Kiedyś pewna siostra mi powiedziała, żebym miał swoją komorę. Une fois, une sœur m'avait dit que je devrais avoir ma propre chambre. I powiem wam jedno, że mam tą komorę. Et je veux vous dire, oui, j'ai ma propre chambre. Wychodzę sobie do parku. Je sors dehors dans un parc. I rozmawiam z Jezusem. Et je parle avec Jésus. Tak jak ze swoim przyjacielem. Comme avec un ami. Gdzie on odpowiada. Et il me répond. Gdzie odpowiada od razu. Il répond tout de suite. Kiedy jestem w tej teraz trudnej sytuacji. Quand je suis dans cette situation difficile en ce moment. Idę do parku. Je vais au parc. I słyszę słowa.
Et j'entends la Zaufaj parole. Fais-moi confiance. Zaufaj mi, ja cię przeprowadzę przez to wszystko. Fais-moi confiance, je vais te faire traverser tout ça. I to jest przyjaciel. Et c'est ça la. Ale wy też jesteście. Mais vous aussi. Bo wstawiacie się za mną. Vous êtes mes amis car vous priez pour moi. Werset 14. Le verset 14, chapitre 15. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przekazuję. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Zobaczcie. Będziecie moimi przyjaciółmi. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przekazuję. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Czy tak? Dużo Jezus nam dał tych przykazań? Est-ce que Jésus nous a donné beaucoup de commandements? Nie. Non. Kochać Boga z całego serca i z całej duszy swojej. Aimer Dieu de tout son cœur et son esprit. I kochać bliźniego swego jak siebie samego. Et aimer son prochain comme soi-même. Jest jeszcze jedno. Et il y a encore un commandement. I pełnić wolę Bożą. Faire la volonté de Dieu. Jeżeli to będzie się tych trzymać tych trzech rzeczy, si on va accomplir ces trois commandements, to jesteśmy naprawdę prawdziwymi przyjaciółmi. Alors on est de vrais amis. Bo jeśli kocham Boga, car si je l'aime Dieu, to kocham i was. Alors je vous aime aussi. Bo jeśli kocham Boga, a nie kocham was, to czy będę kochał Boga? Est-ce que si j'aime Dieu mais je ne vous aime pas, est-ce que j'aime Dieu vraiment? Nie. Non. I Bóg nas przed tym przestrzega. Jezus Chrystus. Jésus-Christ nous met en garde de ça. Abyśmy o tym nie zapominali. Pour ne pas l'oublier. Bo nie uczynkami będziemy zbawieni. Car ce n'est pas avec nos faits que nous allons être sauvés. Ale z łaski. Mais par la grâce. Bo Boży to dar dla każdego z nas. Kto uwierzy w Syna Jezusa Chrystusa. C'est un don de Dieu pour nous, celui qui croira en Fils de Dieu, Jésus-Christ. My nie możemy sobie zapracować na nic. On ne peut pas juste travailler et avoir quelque chose. Czy mogę zapracować? Est-ce que je peux juste travailler? Nie. Non. Bo nie jestem doskonały. Car je ne suis pas parfait. Doskonały był tylko Jezus Chrystus. C'est Jésus qui a été parfait. Czy dzisiaj ktoś ma odwagę powiedzieć, że jest doskonały? Est-ce que aujourd'hui quelqu'un est capable de dire qu'il est parfait? Ale Bóg w swoim Synu Jezusie Chrystusie okazał nam łaskę. Mais Dieu dans son fils Jésus-Christ nous a montré la grâce. A wystarczy tylko kochać Boga, kochać bliźniego swego jak siebie samego i uwierzyć w to wszystko. Il suffit juste d'aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même et y croire. Werset 15. Verset 15. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Zobaczcie. Co Jezus mówi, że już nie nazywa nas sługami. Jésus dit qu'il nous n'appelle plus serviteur. Bo sługa nie wie, co Pan czyni. Car le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Ale jesteśmy teraz przyjaciółmi. Mais maintenant nous sommes devenus amis. I dzisiaj można by było sobie zadać pytanie. Przecież mówił to do Piotra, mówił to do Jana, mówił to do swoich apostołów. Ale przeczytajmy sobie 17 rozdział. Aujourd'hui on peut se dire mais il disait ça à ses apôtres, mais nous allons lire dans le chapitre 17. Ale nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzyli we mnie. 17:20 Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront au moins à travers leurs paroles. Także są te słowa są też dla nas. Alors ces paroles sont aussi pour nous. Dla nas, którzy uwierzyli.
pour nous Jezusa Chrystusa. Qui avons cru en Jésus-Christ. I dzisiaj nieraz słyszę, że Słowo Boże to w niektórych miejscach, że to jest dla pogan. Parfois j'entends que la parole nie, to się tyczy pogan. C'est pour les payants. Ale to słowo jest dla nas. Mais cette parole est pour nous. Dla ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa. Pour les gens croyants en Jésus-Christ. Jezus nam tu wszystko przekazał. Jacy mamy być? Jésus nous a montré comment nous devons être. Jak się mamy zachowywać? Comment nous devons nous comporter? Jak mamy postępować? Comment nous devons faire? Ci, którzy kochają Boga. Ceux qui connaissent Dieu. Którzy nazwani są Jego przyjaciółmi. Qui sont appelés ses amis. Bo są to naprawdę słowa i twarda mowa. Car c'est des vraies paroles, des paroles dures. Bo dzisiaj być przyjacielem Jezusa. Aujourd'hui être ami de Jésus. To nie ma co się oglądać do tyłu. On ne doit pas regarder en arrière. Nie ma co patrzeć na świat. On ne doit pas regarder le monde. Bo świat idzie na zakład. Car le monde va être perdu. Ale my. Mais nous. Mamy pełnić wolę. Nous devons accomplir la volonté. Wolę naszego Pana Jezusa Chrystusa. La volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Który mówi, że idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, na cały świat. Qui dit allez et prêchez l'évangile à tout le monde. Mamy ratować ludzi idących na śmierć. On doit sauver les gens qui vont qui partent à la perdition. Wiemy dobrze, że nie ma doskonałego kościoła. Nous savons aussi que l'église parfaite n'existe pas. Ale jest doskonały Bóg. Mais il y a le Dieu parfait. Który może nam w tym wszystkim pomóc. Qui peut nous aider. Dzisiaj chciałbym jeszcze przeczytać parę odnośników. Je voudrais lire encore quelques versets. To jest Łukasz 15:1-10. Luc 15:1-10. To jest podobieństwo o zgubionej owcy. C'est parabole de la brebis perdue. A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie zszemrali i mówili to, ten grzeszników przyjmuje, jada z nimi i powiedział im więc takie podobieństwo. Któż z was ma 100 owiec, zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie. A odnalazły kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich, weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zagubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamiętał, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania. Tous les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchent de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, cet homme accueille des pêcheurs et mange avec eux. Alors il leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisserait-il pas le 99 autres dans le désert pour aller la chercher de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il retrouve, il la met avec joie sur ses épaules et retourne à la maison. Il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Zobaczmy, jest to
Podobieństwo o zagubionej owcy. Donc c'est parabole de la brebis perdue. Czy nie mamy u siebie zagubionych owiec? Est-ce que nous n'avons pas des brebis perdues chez nous? W każdym zborze gdzieś jest zagubiona owca. Dans chaque église, il y en a. Nie tylko w naszym. Pas seulement chez nous. I zobaczmy, co mamy zrobić. Et qu'est-ce que nous devons faire? Mamy ratować tą owcę. Nous devons sauver cette brebis. Mamy pójść. Nous devons aller przyprowadzić ją do Jezusa Chrystusa. Et la ramener vers Jésus-Christ. Żeby się upamiętał. Pour que cette personne change d'attitude. Zobaczmy. Nie będę tu nikogo teraz osądzał ani krytykował. Je ne veux pas juger quelqu'un maintenant ou critiquer. Ale ile jest takich braci czy sióstr? Nie mówię, że tylko u nas. Mais combien il y en a de frères et de sœurs, pas seulement chez nous. Gdzie przyjmują Jezusa Chrystusa? Où ils reçoivent Jésus-Christ? Gdzie się chrzczą? Ils prennent le baptême. I wszyscy mówią halleluja. Et tout le monde dit halleluja. Alléluia. Mamy brata. Nous avons un frère. Który się upamiętał. Qui s'est repenti. Ale czy kiedy ten brat czy ta siostra upada? Mais quand ce frère ou cette sœur tombe? Czy idziemy za nimi? Est-ce que nous le suivons? Czy ich przyprowadzamy z powrotem? Est-ce qu'on le ramène de retour? Czy walczymy o nich? Est-ce que nous nous battons pour eux? Czy walczymy o nich? Est-ce que nous nous battons pour eux? A powinniśmy. Powinniśmy robić. On devrait le faire. Tak. Jak z tą zagubioną owcą. Comme avec cette brebis perdue. Zobaczcie, kiedy przyprowadzimy z powrotem brata lub siostrę. Quand on va faire revenir un frère ou une sœur. Z powrotem się upamiętają. Qui vont de nouveau se repentir. Zobaczcie, jaka jest wielka radość w niebie. Regardez la joie qui est au ciel. Kiedy ludzie potrzebują pomocy. Quand les gens ont besoin d'aide. Nieraz się o tym nie mówi. Parfois on n'en parle pas. Bo dadzą sobie radę. Car ils vont se débrouiller. Ale powinniśmy głośno wołać. Głośno mówić. Mais on devrait en parler à la voix haute. Że dzieje się coś z bratem czy z siostrą, dzieje się coś złego. Qu'il se passe quelque chose de mauvais avec un frère ou une sœur. Abyśmy ratowali ich. Pour pouvoir les sauver. Ale nie wtedy, kiedy już jest gruz. Pas quand c'est déjà trop tard. Kiedy z tego gruzu trzeba odbudować z powrotem. Quand tout est déjà perdu et il faut tout recommencer. To naprawdę jest ciężko. Alors ça devient très dur. Ciężko. Ale kiedy zauważymy, że coś dzieje się nie tak, powinniśmy interweniować. Mais quand nous allons voir qu'il se passe quelque chose de mauvais, nous devons déjà intervenir. Z miłością. Avec l'amour. I mieć mądrość. Do tego wszystkiego. Avoir la sagesse pour tout ça. I kiedy naprawdę jesteśmy, chodzimy w Duchu Świętym. Et quand nous marchons dans l'Esprit Saint. To Duch Święty nam pokaże. Alors l'Esprit Saint va nous montrer. Można powiedzieć, że on każdego dnia nam coś pokazuje. Chaque jour il nous montre quelque chose. A my nieraz tego nie widzimy. Et parfois on ne le voit pas. Bo mówimy, ça va, będzie okej. Car nous disons, ça va aller. A później coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej i trzeba po prostu za uszy ciągnąć. Et ensuite ça tombe de plus en plus bas. Ale Jezus. Mais Jésus. Umarł za każdego. Est mort pour chacun. I tego, który się gdzieś pogubił, który się nawrócił, gdzieś się pogubił. Et celui qui s'est repenti et ensuite qui s'est perdu. Też za niego umarł. Il est mort pour lui aussi. I my też mamy go ratować. Et on doit le sauver aussi. Jeżeli jesteśmy przyjaciółmi Jezusa Chrystusa, mamy ratować. Si nous sommes l'ami de Jésus-Christ, nous devons le faire. Zobaczmy, co się dzieje w małżeństwach. Regardons ce qui se passe dans le mariage. Gdzie się nic nie mówi. Où on dit rien. I to nie tylko u nas. Pas seulement chez nous. Najlepiej będzie wziąć rozwód i okej. Le plus facile, ça serait de divorcer. Przejść do innego zboru. Et changer d'église. Wziąć następny ślub.
prendre, se marier de nouveau. Ale to nie na tym polega. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. To się Bogu nie podoba. Ça ne plaît pas à Dieu. Bo Bóg kocha. Car Dieu aime. Kocha grzesznika. Il aime ale le nienawidzi pécheur, grzechu. Mais il déteste le péché. On kocha nas. Il nous aime. Nazwał nas przyjaciółmi. Il nous a appelé ses amis. Chociaż też nie jesteśmy doskonali. Même si nous sommes pas parfaits. Bo dzisiaj odrzuciliśmy kamienie, głazy, to co nie widać. Car aujourd'hui nous avons rejeté de grandes pierres. Ale te drobne kamyczki, ten drobny piasek jeszcze został. Mais ce petit pierre reste toujours, le sable reste toujours. To nas blokuje w pewnych rzeczach. Et c'est ce qui nous bloque dans nie certaines tylko choses. Was, ale i mnie też. Pas seulement vous, mais moi aussi. Gdzie później wołamy, że Panie, dlaczego nie odpowiadasz? Panie, dlaczego po prostu nie uwalniasz kogoś? Après on se demande, Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas, pourquoi tu ne libères pas quelqu'un? Panie, dlaczego ten człowiek, o którego się modlę, nie jest uzdrowiony? Seigneur, pourquoi la personne pour qui je prie ne pas guérie? Nie jest uwolniony. Ne pas libéré. Dlaczego? Pourquoi? Bo nieraz ten drobny żwirek, ten drobny piasek blokuje nas. Car parfois ce petit sable nous bloque. I diabeł zaciera ręce i się śmieje. Le diable il est en joie, il est content. Dlaczego tak jest? Pourquoi c'est ainsi? Że zostawiamy nieraz brata czy siostrę na pastwę losu. Pourquoi nous abandonnons parfois un frère ou une sœur? Powiem wam jedno, że nieraz jest tak, że ci, którzy upadli, parfois c'est ainsi que ceux qui sont tombés. Nieraz nie odbierają telefonów. Ils ne répondent plus au téléphone. Nieraz nie chcą z nami rozmawiać. N'ont plus envie de nous parler. I to nieraz też boli. Et parfois ça fait mal. To zadajmy sobie pytanie, dlaczego nie odbierają telefonu? Alors posons-nous la question, pourquoi ils répondent plus au téléphone? Dlaczego milczą? Dlaczego nie wołają o pomoc? Pourquoi ils sont silencieux? Pourquoi ils demandent pas de l'aide? Bo wiecie co? Savez pourquoi? Nieraz myślę, że się boją. Parfois je pense qu'ils ont peur. Boją, żeby tą Biblię mnie dostali po łbie. Ils ont peur de ne pas avoir des coups de Bible sur leur tête. A my mamy po prostu stanąć w poście, w modlitwie. Et nous devons tout simplement se mettre dans le jeûne et dans la prière. I walczyć o tych ludzi. Et se battre pour ces gens. Bo naprawdę. Jest, będzie coraz gorzej. Vraiment, ça va devenir de plus en plus dur. Widzimy, do czego świat dąży. Nous voyons le monde où il va. Dąży do tego, żebyśmy po prostu odeszli od Boga, żebyśmy poszli do świata. Le monde essaye tout pour que nous nous éloignions de Dieu. To, co nam świat oferuje. Et que nous prenions ce que le monde nous offre. Dzisiaj oferują nam szczepionki. Aujourd'hui on nous offre de vaccin. A za jakiś czas może chipa. Mais bientôt peut-être un chip. A później znamie. Ou peut-être la marque de. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Je ne sais pas. Ale Słowo Boże mówi z Jakuba 4:4. Donc nous allons passer dans Jacques 4:4. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, ten staje się nieprzyjacielem Boga. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de la haine contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde, se fait l'ennemi de Dieu. Dzisiaj zadajmy sobie pytanie. Posons-nous la question aujourd'hui. Czyim przyjacielem chcę być? Je veux être ami de qui? Przyjacielem świata? L'ami du monde?
czy przyjacielem naszego Pana Jezusa Chrystusa? Ou l'ami de notre Seigneur Jésus-Christ. Ja? Moi. Chcę być przyjacielem Jezusa. Je veux être l'ami de Jésus-Christ. Dążę do tego. Je veux tout. Żeby wytrwać w tym wszystkim. Pour persévérer. Wytrwać w tej drodze. Persévérer sur le chemin. Bo wiem, że kiedy wytrwam, kiedy będę szedł za Jezusem Chrystusem, On mnie będzie naprawiał. Quand je vais persévérer et que je vais suivre Jésus-Christ, il va me changer. On mnie będzie prowadził. Il va me guider. Prowadził do tego, żebym był zbawiony. Et me conduire. Bo mój przyjaciel, car mon ami, każdego dnia, chaque jour, wstawia się za mną. I nie tylko za mną, za każdego, który dzisiaj idzie za Jezusem Chrystusem. Il veille sur moi, mais pas seulement sur moi, mais sur chaque personne qui suit Jésus-Christ aujourd'hui. Stawia się każdego dnia. Il prie pour moi chaque jour. I mówi: Ojcze, et il dit, ja umarłem za nich. Père, je suis mort. Ja oddałem swoje życie. J'ai donné ma vie. Aby byli zbawieni. Pour que eux, ils puissent être sauvés. I mieli życie wieczne. Et qu'ils puissent avoir la vie éternelle. I naprawdę. Zadajmy sobie pytanie. Vraiment, posons-nous la question. Dzisiaj. I sam sobie zadaję pytanie. Czy jestem prawdziwym przyjacielem? Moi-même, je me pose la question. Czy jestem prawdziwym przyjacielem Jezusa Chrystusa? Est-ce que je suis un vrai ami de Jésus-Christ? Jeżeli jestem, si to jestem suis, przyjacielem waszym. Alors je suis votre ami aussi. Et sinon? Także niech każdy z nas odpowie dzisiaj sobie w swoim sercu. Que chacun de nous se répond aujourd'hui sur cette question. Czyim przyjacielem chce być? Je veux être ami de qui? Bo jeżeli Jezusa Chrystusa, car si c'est l'ami de Jésus-Christ, to On nas przez to wszystko przeprowadzi. Alors Jésus nous fera traverser tout ça. My mamy trwać. Nous devons durer, persévérer. Do końca. Auprès de lui jusqu'à la fin. Czy będzie dobrze, czy będzie źle. Peu importe s'il se fera bien ou non. On nas przeprowadzi. Il va nous guider, conduire. Tak jak mi powiedział, żebym zaufał. Comme il m'a dit de lui faire confiance. I że mnie przeprowadzi przez to wszystko. Qu'il va me faire traverser tout ça. To wierzę, że tak będzie. Et j'y crois qu'il sera ainsi. Bo to jest obietnica. Car c'est une promesse. Obietnica Boża. Une promesse de Dieu. A Bóg nie cofa swojej obietnicy. Et Dieu tient à ses promesses. Na koniec chciałbym pour la fin, je voudrais przeczytać z Księgi Przysłów. Je voudrais lire dans le Proverbe. Przypowieści Salomona. To jest przypowieści Salomona, 17 rozdział, 17 werset. Le proverbe 17:17. Przyjaciel zawsze okazuje miłość. Rodzi się bratem w niedoli. L'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur il se montre un frère. I na tym chciałbym zakończyć. Et c'est sur ça que je voudrais terminer. I jeszcze raz zadać pytanie. Et encore une fois poser la question. Czy jestem przyjacielem Jezusa? Est-ce que je suis l'ami de Jésus? Dziękuję Ci, Boże Ojcze. Merci, Seigneur. Za Twego Syna Jezusa Chrystusa. Pour ton fils Jésus-Christ. Dziękuję Ci, Boże, za te słowo. Merci, Seigneur, pour cette parole. I proszę Cię, Boże, aby te słowo. Je te demande, Seigneur. Zaczęło pracować w naszych sercach. Afin que cette parole commence à travailler dans nos cœurs. Aby to słowo dotykało się nas. Pour que cette parole nous touche. Aby to słowo wykonało pracę. Pour que cette parole fasse le travail. I że ci, którzy dzisiaj potrzebują et ceux qui ont besoin aujourd'hui tej pomocy,
de cette aide, mogli powiedzieć, puisse dire, że jestem naprawdę prawdziwym przyjacielem. Amen. Que je suis leur vrai ami. Amen. Dziękuję za słowo. Merci pour la parole. Dużo nas nie jest, ale on n'est pas nombreux. Chyba wiecie, sami wytrwali. Mais on persévère. Widzicie, że bez samochodu vous voyez que sans voiture, trudno jest dojechać do kościoła. C'est difficile de venir à l'église. Na ten tydzień mamy pewien plan pewnych spotkań. Pour cette semaine, nous avons un plan de toutes les réunions. Bo wiecie, nie żyjemy tylko niedzielą. Car nous ne vivons pas que avec dimanche. Tak naprawdę niedziela powinna być po to, aby zebrać całego tygodnia. En vérité, dimanche c'est pour rassembler toute la semaine. To, czego się nauczyliśmy. Tout ce que nous avons appris. Co dostaliśmy. Tout ce que nous avons reçu. I to się podzielić z kimś innym. Et ensuite partager avec les autres. Bo jeśli żyjemy tylko niedzielą. Car si nous vivons que avec dimanche. To dieta jest sucha. Alors ce régime est pauvre. W poniedziałek nic nie mamy. Lundi nous n'avons rien. Ale możemy się modlić, żeby coś było w poniedziałek. Mais on peut toujours prier pour qu'il y ait quelque chose. Jest grupa domowa albo coś w stylu. Une cellule de maison ou quelque chose. Wtorek jest grupa u Iwonki online. Mardi nous avons le groupe online chez Iwonka. Iwonki nie ma, ale prawdopodobnie potwierdzi to. Elle n'est pas là, mais elle va le confirmer. W środę jest grupa u Tomka i u Magdy. Mercredi. Chyba je, to do potwierdzenia. Nie wiem. Ça doit être confirmé, mais il y a peut-être chez Thomas et Magdalena. A kiedy zróbcie niespodziankę i pojedziecie do nich. Faites leur une surprise et allez chez eux. W czwartek jest modlitwa kościoła. Jeudi c'est la prière de l'église. Tutaj na górze, więc co tydzień zawsze mamy modlitwę. Ici au premier étage, chaque semaine nous avons la prière. Bądźcie i modlimy się i śpiewamy. Soyez présents, nous prions et nous chantons. I zawsze jak mówimy, bądźcie dobrym przyjacielem. Et soyez un bon ami. I przyjdźcie nawet wtedy, kiedy wy nie potrzebujecie modlitwy. Et venez même si vous n'avez pas besoin de la prière. Bo może ktoś potrzebuje waszej modlitwy. Car il y a peut-être quelqu'un qui en a besoin. I w taki sposób możecie pokazać swoją przyjaźń. Et de cette façon vous pouvez montrer votre amitié. W piątek jest grupa u Teresy i Ryszarda. Vendredi il y a le groupe chez Teresa et Richard. Te wszystkie grupy, które mamy, tous ces groupes que nous avons, pozwalają wam też znaleźć waszego przyjaciela. Nous permet aussi de trouver un ami. Bo to są grupy, gdzie możecie rozmawiać. Car c'est des groupes où on peut parler. Otwierać się. S'ouvrir. Nie zawsze mamy czas w niedzielę, aby to zrobić. On n'a pas toujours le temps de le faire dimanche. A więc korzystajcie z tej możliwości, którą mamy. Alors profitez de cette occasion qu'on a. Bo może spotkacie tam takiego przyjaciela. Car peut-être c'est là-bas que vous allez trouver un ami. Który czeka na was. Qui vous attend. Który on też potrzebuje przyjaciela. Il a besoin d'un ami aussi. I może przez jego charakter spotkacie tą osobę, którą potrzebujecie. Et peut-être par son caractère vous allez trouver une personne que vous avez besoin. A więc idźcie na grupy. Alors allez à ces groupes. Bo tam może czeka na was przyjaciel. Car peut-être là-bas il y a un ami qui vous attend. A może wy jesteście tym przyjacielem, którego ktoś potrzebuje. Et peut-être c'est vous qui vous êtes un ami que quelqu'un a besoin. W sobotę będzie młodzieżowe. Samedi il y a une réunion de jeunes. Zrobimy ją wspólnie z kościołem hiszpańskim na górze. Nous allons le faire avec l'église hispanique au premier étage. Ale jeśli ktoś czuje się młody, mais si vous vous sentez jeune, to może przyjść. Vous pouvez venir aussi. To będzie w sobotę o 5 godzinie po południu. Ça sera samedi à 17h. A w niedzielę jak zawsze. Et dimanche comme toujours. Nabożeństwo. Notre culte. Zaczynamy modlitwę o 14:30. Nous le commençons avec la prière à 14h30. Sami zapominamy o niej, ale jest tak samo ważna czwartkowa modlitwa. Parfois on oublie, mais c'est très important aussi, comme jeudi. I o 15 rano zaczynamy nabożeństwo. Et à 15h nous commençons le culte. Chyba że mamy pewne techniczne problemy. Sauf si on a des problèmes techniques. Jak dzisiaj. Comme aujourd'hui. Jeszcze jedna informacja od naszych przyjaciół Sebastiana i Wiktorii. Il y a encore une information de nos amis Sébastien et Victoria. Wszystkie zdjęcia ślubu są na kościelnym komputerze. Toutes les photos de leur mariage sont sur l'ordinateur de l'église. Ten niebieski, który normalnie powinien być z tyłu w szafie. Le bleu qui devait être dans l'armoire. Więc jeśli ktoś chce zdjęcia ze ślubu, donc si vous voulez avoir des photos de leur mariage, przyjdźcie z pendrive'em, venez avec une clé USB, i możecie ściągnąć zdjęcia z komputera. Pour pouvoir copier le photo. Tak będzie łatwiej. Ça sera plus facile. Żeby nie przeciążać serwerów, ani maili, ani WhatsAppa. Pour ne pas encombrer les ordinateurs, le mail ou WhatsApp. No, śpiewamy jeszcze jedną piosenkę. Nous allons encore chanter. I przez ten, no i zakończymy potem nabożeństwo. Et nous allons terminer notre culte.
serce me, chcę czystego złota blaskiem śnić, oczy serce. Śnić stąd ogniu stąd, przyjdź oczyść serce me, pragnę być święty, Tobie oddany. Chcę zawsze być święty, Tobie mój mistrzu na zawsze oddany, gotów by służyć Ci. Serce me, z najtajniejszych grzechów oczyść mnie, stąd ogniu stąd, przyjdź oczyść serce. Yeah.